Jeżeli jest dobra pogoda, to dużo osób przychodzi. A tak jak dzisiaj, no jest, woda jest ogółem zimna, więc podejrzewam, że to będzie miało. W tym roku jeszcze było spokojnie, w tamtym roku trochę się działo. Głównym problemem są małe dzieci, nie? Przychodzą, rodzice z reguły spuszczają ich za oczu, no i jest problem. A jak to powinno wyglądać? Prawidłowo, no to raczej rodzice też powinni zwracać na uwagę na to, ponieważ też nie jesteśmy w stanie wszystkiego zauważyć. A głównym problemem są dzieci takie nawet poniżej 7 roku życia, które łażą, a bardzo często się zdarza tak, że 5-6-latki chodzą i po prostu od granicy są albo łapane, albo przeze mnie, albo przez rodziców i trzeba bardzo dużo zwracać uwagi na to. Ciepło? Zimno. W sierpniu od 1 do 14, 2 tygodnie. Obóz będzie w Rajgrodzie, w takim Wowrze, no o, w takim miejscu, no znaczy ośrodek Tama taki. No obóz jest już organizowany od paru lat. Że ja dopiero pierwszy raz zobaczyłem, pojadę, może właśnie się uda zrobić tego młodszego ratownika.